wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Magdalena Antoszak. Dobry wieczór, minęła godzina 21.30. To czas na podsumowanie najważniejszych informacji z naszego regionu. Zapraszam na serwis. Ósmy marca to Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej okazji panie mogły liczyć na życzenia i kwiaty, lecz o Opolanki w bardziej praktycznej formie zatroszczyły się także NFZ i ZUS. W odróżnieniu od pozostałych dni wypełnionych natłokiem pracy i obowiązków, to dzień, w którym szczególną uwagę zwracamy na siebie. Z tej okazji Narodowy Fundusz Zdrowia zaprosił nas. Kobiety. Na konsultacje specjalisty brafittingu. Dodatkowo dietetyk kliniczny służy radami dotyczącymi diet, jak i analizy składu ciała. Możemy również dzisiaj dokonać pomiaru glikemii, ale również skorzystać z usług w kiosku profilaktycznym. Bo o zdrowie warto dbać i to nie tylko od święta. Szczególnie jeśli chodzi o choroby piersi. Tu profilaktyka zaczyna się od akceptacji. Trzeba polubić siebie po to, żeby siebie chcieć oglądać, chcieć dotykać, aby później móc przeprowadzić całą diagnostykę. Musimy być przede wszystkim dla siebie ważne, żeby móc działać w obrębie profilaktyki. Do edukacyjnej formy obchodzenia Dnia Kobiet zachęciła także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, która organizuje warsztaty z profilaktyki badania piersi w zakładach pracy. Kobiety uczą się na nich, jak wykonywać prawidłowo samobadanie. Tym razem spotkanie odbyło się w ZUS-ie, gdzie 90% pracowników to kobiety. Jesteśmy taką instytucją, gdzie większość to kobiety, więc to jest naturalne, że z okazji Dnia Kobiet szukamy takich projektów i takich programów, które pomogą nam też i w tych działaniach profilaktycznych. Zwłaszcza, że często nie przykładamy odpowiedniej wagi do swojego zdrowia i potrzeb, a coraz więcej młodych kobiet choruje na raka piersi przez brak profilaktyki i ignorowanie objawów choroby. Młode osoby patrzą na to pod tym kątem, że są młode i że tak powiem ta choroba ich nie dotyczy i bardzo często tak mówią, że może coś tam się pojawiło w tej piersi, ale to niekoniecznie musi być coś złośliwego. Poradnia profilaktyki piersi czynna jest codziennie. Skierowanie nie jest wymagane. Sanepid prowadzi warsztaty przez cały miesiąc, a wolne terminy czekają na zgłoszenia z zakładów pracy. Agata Piwczyńska, Kurier Opolski. Lider opozycji Donald Tusk, a także część opolskich polityków obarczają telewizję polską i ogólnie media publiczne winą za samobójczą śmierć 15-letniego Mikołaja ze Szczecina. Chłopiec, będąc wcześniej ofiarą pedofila, działacza LGBT i byłego członka Platformy Obywatelskiej, miał zostać wtórnie skrzywdzony przez publikacje, które wskazały, kim jest. Tymczasem jako pierwszy dane te ujawnił nie kto inny, jak poseł Koalicji Obywatelskiej. Szczegółom tańca opozycji na trumnie syna poseł Magdaleny Filiks przyjrzał się Bartosz Sadliński. Na profilu w mediach społecznościowych poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński przypuścił ostry atak na telewizję polską. Reżimowy ściek, który płynie z TVP3 Opole podległego ludziom związanym z Solidarną Polską, Radio Opole, Nowa Trybuna Opolska należąca do mediów Orlen. Wszystkie te redakcje odpowiedzą na moje pismo, czy brały udział w rozpowszechnianiu treści, które mogły się przyczynić do tragicznej śmierci dziecka. Prezydent Opola także w niewybrednych słowach wzywał do bojkotu naszej stacji, która ujawniła m.in. aferę z zakupem przez Arkadiusza Wiśniewskiego mieszkań w TBS-ie czy synekurami, jakie swoim najbliższym współpracownikom i samemu sobie Wiśniewski wyszykował w spółkach samorządowych. Bojkot szczujni! Jestem za i apeluję o to m.in. do polskich polityków opozycji, którzy chętnie i gęsto pojawiają się w redakcji na ulicy Szpitalnej. Ja nie chodzę tam od lat i spokojnie mogę dziś spojrzeć w lustro. To nie pierwszy raz, kiedy widzimy, że media rządowe szczują na niewinnych ludzi i rozkręcają hejt. Morderstwo prezydenta Gdańska w czasie finału WOŚP wcale nie stało się punktem zwrotnym i nie wywołało refleksji. Czy teraz to się zmieni? Oby. Przy okazji warto przypomnieć, że morderca Pawła Adamowicza według zeznań współwięźnia z okresu poprzedzającego zbrodnię namiętnie oglądał TVN, natomiast dostępu do TVP Info nie miał wcale. Jeśli zaś chodzi o sprawę 15-latka z Pomorza, będącego ofiarą molestowania, to jako pierwszy informację pozwalającą go zidentyfikować ujawnił poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Borys. Miało to miejsce w TVP Info przy zdecydowanym sprzeciwie prowadzącej program Magdaleny Ogórek. To rodzina naszej członkini Platformy Obywatelskiej. Ja mam pretensje do Radia Szczecin. Szanowni Państwo, jak można wskazywać
de facto z dokładnością niemalże... Ale oni nie wskazali imiennie, to też... Szanowna pani, jest to karygodne. Radio Szczecin podało takie dane... Panie pośle, jedną rzecz, zaraz pan dokończy, tylko ja mam taką serdeczną prośbę, bo ja nie jestem Radiem Szczecin i ja zaczęłam program od tego i słyszał pan to i poparł pan mój apel, że za wszelką cenę chronimy tożsamość ofiar, więc prosiłabym o niewprowadzanie tego na antenę. Nie jest także prawdą, by to Radio Szczecin wskazało na dane osobowe syna poseł Magdaleny Filiks. Zachodniopomorska rozgłośnia podała jedynie wiek dziecka i to, że matka jest znaną parlamentarzystką, jednak bez wymieniania nazwy ugrupowania. Mimo to tuż po pogrzebie przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk tak wypowiedział się o tragicznie zmarłym chłopcu i jego matce. Powinni móc liczyć na pomoc państwa, pomoc władzy, pomoc funkcjonariuszy i pomoc, jeśli taka byłaby potrzebna, również mediów publicznych. A stali się ofiarami. Donald Tusk zrobił zatem coś, czym, jak płomiennie zapewniał kilka lat temu, się brzydzi. Wolałbym się nie urodzić, niż na grobach zmarłych budować swoją karierę polityczną. Warto też wspomnieć, że TVP 3 Opole, wbrew insynuacjom posła Koalicji Obywatelskiej Witolda Zembaczyńskiego, nigdy nie upolityczniała szczecińskiej tragedii. Sama próba przyklejenia Telewizji Polskiej, czy szerzej mediom publicznym, tego, że przyczyniły się do tej czy innej śmierci, jest zwykłą manipulacją, socjotechniką. Zauważmy, że robią to najczęściej ludzie, politycy, działacze, którzy mają w tym jakiś cel. Ja jako redaktor naczelny TVP 3 Opole na to nigdy nie pozwalałem i nie pozwolę i nie będziemy nigdy na polityce, na krzywdzie ludzkiej uprawiać polityki. Z kolei senator opozycji Jan Filip Libicki podał chyba najlepszą receptę na to, jak opinia publiczna powinna sobie poradzić z samobójczą śmiercią 15-letniej ofiary molestowania przez byłego członka Platformy Obywatelskiej. Jedno, żeby sobie powiedzieć, że zaczynamy przede wszystkim od siebie. To znaczy od siebie w takim sensie, że mówimy tylko o współczuciu, o modlitwie, o wsparciu. Ten materiał jest pierwszym i jedynym, w którym TVP 3 Opole odnosi się do tragedii, łącząc się w cierpieniu z rodziną zmarłego chłopca. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. Przedstawiciele mniejszości niemieckiej w rocznicę pisemnego protestu przeciw ograniczeniu liczby lekcji języka niemieckiego jako ojczystego przypomnieli o postulacie powrotu do rozwiązań z lat poprzednich. Przy okazji zupełnie ignorują przyczynę zmian, jaką jest łamanie przez państwo niemieckie traktatu z Polską i praw niemieckiej Polonii. Dokładnie rok temu złożono petycję podpisaną przez 15 tysięcy obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. W tej kwestii postanowiliśmy zorganizować konferencję prasową, uruchomić nową petycję i zadać 5 pytań bardzo konkretnych panu ministrowi w kontekście właśnie tego, że do tej pory się z tych deklaracji, z tych obietnic nie wywiązał. Zapytałam wprost, mówiąc realnie, że w części województw rozpoczęły się już ferie, czy zdążymy do 1 września, na co padła deklaracja, że właściwie już zaczynamy i niezwłocznie, czyli wszyscy odnieśli wrażenie, że 1 marca będziemy już mieli zupełnie inną sytuację. Kolejne, ale niestety tak się nie stało. Moja kolejna refleksja polegała na tym, iż powiedziałam, można w dwojaki sposób podchodzić do problemów. Albo spotykać się, rozmawiać, powoływać komisje, albo można ustalić harmonogram konkretnych działań i przystąpić do ich realizacji. I oto pana ministra prosiłam, on uśmiechnął się i wyszliśmy przekonani, że za chwilę będziemy świadkami wycofania dyskryminującego rozporządzenia. Niestety to się nie stało. Bardzo bym chciała, żeby moje dzieci nie były dyskryminowane, bo to, co się w tej chwili dzieje, to jest po prostu jawna dyskryminacja. Jak może być coś takiego, że mamy tyle mniejszości narodowych w Polsce, a tylko i wyłącznie język, tylko i wyłącznie mniejszość narodowa niemiecka, czyli dzieci, które chcą uczyć się tego języka jako języka mniejszości narodowej, są dyskryminowane. Dzieci, które nie są niczemu winne. Przypomnijmy, że nauczanie niemieckiego jako języka mniejszości odbywa się na mocy traktatu o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy zawartego między Polską a Niemcami w 1991 roku.
Polska realizuje jego zapisy od ponad 30 lat, a Niemcy dotąd nie wydawali z budżetu federalnego ani eurocenta na nauczanie polskiego jako języka mniejszości. Warto wiedzieć, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza w sytuacjach niespokojnej sytuacji międzynarodowej. W celu pozyskania takiej wiedzy studenci z Katedry Bezpieczeństwa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego spotkali się z członkami Stowarzyszenia Proobronnego 4 Regiment. W związku z sytuacją geopolityczną wzrosło zainteresowanie zagadnieniami obronności, a jest ze mną pan Jacek Gaj, prezes Stowarzyszenia Proobronnego 4 Regiment. Proszę powiedzieć o dzisiejszych zajęciach. Witam Państwa. W dniu dzisiejszym jesteśmy na terenie Uniwersytetu Opolskiego. Będę przedstawiał działania Stowarzyszenia dla studentów kierunku bezpieczeństwo i dla koła naukowego. Podstawy zachowań proobronnych, począwszy od walki wręcz, strzelania, tego wszystkiego, co powinien umieć żołnierz w wersji podstawowej, ale przede wszystkim to, jak przetrwać, kiedy jesteśmy cywilem, kiedy nie ma prądu, wody, no i kiedy musimy siedzieć w piwnicy. Jak przeżyć przede wszystkim ze strony psychicznej, bo nasza psychika to jest podstawa. Mam nadzieję, że nigdy nie będą musieli wykorzystać tych umiejętności, które im przekazuję. Ćwiczenia jakieś takie praktyczne organizujecie też? Ćwiczenia mamy minimum raz w miesiącu przez 48 godzin. Mamy swój teren, w którym możemy bytować. Ostatnio mieliśmy obóz zimowy. Staramy się działać jak najczęściej, kiedy tylko po prostu mamy czas. Z reguły w weekendy, ale stowarzyszenie jest otwarte praktycznie dla wszystkich. Jakie umiejętności są przekazywane tak już bardzo konkretnie? Survival, czyli umiejętność przetrwania. Chcemy zrobić tak, żeby być wojownikiem w ogrodzie, a nie ogrodnikiem na wojnie. Przede wszystkim myślenie. No i takie rzeczy, które kiedyś nasze babcie umiały, czyli rozpalą ogień, kiedy jest mokro, potrafią obsługiwać siekierę. No niestety w tej chwili w dobie smartfonów te umiejętności wśród młodzieży, no młodzież nie umie sobie dać z tym wszystkim rady, przynajmniej większości. Do nas przychodzą sami ochotnicy. Młodzież wie, że na czas szkoleń oddają telefony. Co dziwne, potrafią przeżyć bez telefonów. Rodzice są zdziwieni, ale dzieci dają radę. Oni sami chcą, wiedzą czego chcą. Trzeba przespać się w lesie, jak jest deszcz, jak jest mokro, zimno, no inaczej się tego nie nauczą. Stowarzyszenie zachęca zatem do nauki bardzo praktycznych umiejętności. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. Wcielał się w adwokata, weterynarza czy urzędnika, zyskiwał sympatię i zaufanie. Miał oszukać co najmniej 11 osób na ponad 500 000 zł, ale prokuratura uważa, że może to być wierzchołek góry lodowej. Dlatego śledczy zdecydowali się opublikować personalia Janusza Trochy, który występował także pod pseudonimami Lukas Werner, Hans Gregor Sewruk czy Grzegorz Wagner. Mężczyzna wchodził w kooperację z różnymi osobami, wywoływał u nich przekonanie, że jest osobą majętną, że ma szerokie kontakty i oferował załatwienie różnych interesów. Proponował wspólne przedsięwzięcia polegające na handlu sprowadzanymi z zagranicy samochodami, oferował pośrednictwo przy zakupie mieszkań, oferował sprzedaż sprzętu elektronicznego, sprzętu radiotelewizyjnego, a także rowerów elektrycznych. Łączna wartość wyłudzonego przez niego mienia to kwota ponad 500 000 zł. Jedna z pokrzywdzonych straciła niemalże 250 000 zł. Osoby, które mają wiedzę o przestępstwach popełnionych przez tego mężczyznę, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji i Prokuraturą Rejonową w Opolu. Spięcie na linii prezydent Opola, wicemarszałek województwa poszło o finansowanie klubów sportowych w stolicy regionu. Zdaniem Arkadiusza Wiśniewskiego samorząd województwa nie dokłada się do tego zadania. Jaka jest prawda, sprawdzał Maciej Dobrzański. Chciałem zaapelować o większą pomoc samorządu województwa dla klubów zawodowych, bo jest ona bardzo skromna. Jak na skalę tego, co daje miasto, mogłaby być wyższa, więc myślę, że to dobra okazja do tego, żeby o tym powiedzieć i żeby ten strumień pieniędzy z województwa był adekwatny do sukcesów i do rangi sportowej tych klubów. Takie słowa padły z ust prezydenta Opola tuż po tym, jak zapytał prowokacyjnie wicemarszałka Zbigniewa Kubalańce, ile pieniędzy zarząd województwa przeznaczy w tym roku na działalność Gwardii Opole. Pan prezydent nie pierwszy raz się myli. W tym roku już przekazaliśmy kwotę 130 000 zł, natomiast w tamtym roku kwota ta była prawie 400 000, bo poza tą podstawową dotacją również przekazaliśmy środki w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, więc te środki są regularnie przekazywane. Jesteśmy współorganizatorami teraz Mistrzostw Polski, gdzie jutro i pojutrze nasi młodzi gwardziści będą walczyli o, mam nadzieję, mistrzostwo.
Jak podkreśla wicemarszałek, ponad 44% wszystkich pieniędzy, które są przeznaczane na sport w województwie opolskim, trafia do stolicy regionu. W tym roku i poprzednim to kwota prawie 4 milionów złotych. O pieniądze marszałkowskie niejednokrotnie prosił sam Arkadiusz Wiśniewski. My odpowiadamy na prośbę prezydenta o remont inwestycyjny, bo w tamtym roku 500 000 złotych na stadion lekkoatletyczny, o który pan prezydent prosił, abyśmy wyremontowali. W tym roku 350 tysięcy na basen, na basen plus 160 tysięcy na projekt hali lekkoatletycznej. Ataki na Telewizję Polską, a teraz konflikt ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej. Prezydent Arkadiusz Wiśniewski politycznie nie próżnuje. Dzielenie pieniędzy na kluby sportowe przez ratusz również rodzi pytania. Działacze skarżą się na niesprawiedliwe decyzje prezydenta i jego urzędników, ale tylko poza kamerą. Coś bardzo złego dzieje się ze sposobem zarządzania miastem przez prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Najpierw słyszymy, że obdarza dużymi wynagrodzeniami tylko najbliższych współpracowników, odmawiając innym urzędnikom podwyżek, na przykład w MOPS-ie. Tam protest trwa od ponad 2 lat. A teraz słyszymy o nierównym traktowaniu klubów sportowych i jednocześnie o strachu ich prezesów przed mówieniem o tym, żeby za rok nie były te kluby skrzywdzone jeszcze bardziej. To iście patologiczna sytuacja. Nadmieńmy, że budżet Opola wynosi 1 200 000 000 złotych, podczas gdy Urzędu Marszałkowskiego 850 milionów, czyli o 350 milionów złotych mniej. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski. Wiceprezes Zakładu Komunalnego w Opolu, wydającego periodyk wymierzony w politycznych adwersarzy prezydenta miasta, spotkała się dziś z dziennikarzami, by poinformować, że gazetka nie musi publikować sprostowania do jednego z artykułów dotyczących sytuacji w opolskich wodociągach. Wiceprezes Zakładu Komunalnego w Opolu Katarzyna Oborska-Marciniak poinformowała dziś, że wydawany przez tę miejską spółkę propagandowy biuletyn nie musi zamieszczać sprostowania do jednego z artykułów dotyczących sytuacji w opolskich wodociągach. Przypomnijmy, że w odniesieniu do szeregu innych publikacji sąd nakazał ich usunięcie ze strony internetowej gazetki Zakładu Komunalnego. Chodzi o artykuły bezpardonowo szkalujące prezesa WIK Ireneusza Jakiego. Podczas demontażu starego wiaduktu w Dąbrowie doszło do pęknięcia betonowego elementu. Było to przyczyną tymczasowego wstrzymania ruchu pociągów na trasie Opole-Wrocław dziś w godzinach dopołudniowych. W wyniku podnoszenia jednego z elementów betonowych w ramach rozbiórki obiektu wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 46 w Dąbrowie doszło do jego pęknięcia, w związku z czym podjęto decyzję o zadysponowaniu na miejsce kolejnego dźwigu. Ten dźwig pojawił się na budowie i w sposób bezpieczny zdemontowany został ten element. Po godzinie 9:30 ruch pociągów na trasie Opole Lewin Brzeski został przywrócony. Dodam, że w tej chwili w tym miejscu prowadzone są prace rozbiórkowe, ponieważ kierowcy od końca stycznia korzystają już z nowego obiektu w ciągu drogi krajowej nr 46 w Dąbrowie. Dziś to wszystko w Kurierze. Teraz zapraszam na sport opolski Marka Świerczyńskiego i prognozę pogody, którą przygotowała i zaprezentuje Martyna Kawka. Jutro pierwszy nasz serwis o 10:30. Ja dziękuję za wspólny wieczór i życzę dobrej, spokojnej nocy.